Tak, właśnie chodzi o to spotkanie, to jest taki słowo klucz. To, co pan powiedział, podejść, nie podejść. Ten film prowokuje to spotkanie, może tak trochę wymusza nawet, bo moi aktorzy zwykle to jest tak, że to oni robią ten pierwszy krok. Oni potrafią się tak jakoś po prostu szczerze, prawdziwie odezwać, tak bez maski. Podczas premiery jedna z aktorek, Olivia, powiedziała: Poczułam waszą uważność i czułość, z jaką na nas patrzycie, na mnie patrzycie. Aktorzy mówili, że po raz pierwszy zobaczyli siebie na ekranie. To też było dla nich duże doświadczenie, zobaczyć siebie. Myślałam, że już nie będziemy o trudnościach mówić. Nie. Życie takie jest, że trzeba niestety o trudnościach rozmawiać. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kino Rozmowy. Dzisiaj ze mną Iwona Siekierzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyserka. Ostatnio zrealizowała pani film Amatorzy, który możemy teraz oglądać w kinach. Ale ja chciałem wrócić do początku pani działalności, trochę opowiedzieć więcej o tym, co się działo w pani życiu zawodowym. A wiem, że ta cała przygoda zaczęła się od spotkania z Krzysztofem Kieślowskim w szkole filmowej, który był pewnie jednym z ważniejszych dla pani profesorów. I chciałem się o to zapytać, czy rzeczywiście tak też było, czy jakoś ukształtował panią na przyszłość. No ta przygoda zaczęła się od szkoły filmowej, od egzaminów do szkoły filmowej i takiego momentu, gdzie dano mi szansę być po prostu studentką tej szkoły. To nie tylko Krzysztof Kieślowski, ale też takim pierwszym człowiekiem był dla mnie Mariusz Grzegorzek, który uwierzył w jakiś mój talent. Także to są ludzie, którym jestem bardzo wdzięczna. Natomiast Krzysztofa Kieślowskiego poznałam na trzecim roku. I to było naprawdę rzeczywiście bardzo, bardzo emocjonalne spotkanie z wielu względów. No, on był też w takim momencie, w którym był takim ideałem nauczyciela. Bo robił filmy, osiągał swoje największe sukcesy, w tym momencie już światowe, a jednocześnie znalazł chwilę, żeby z nami się spotykać i nas uczyć. Jak się potem okazało, to był pierwszy i ostatni rok w szkole filmowej, bo w 1996 roku zmarł, a spotkaliśmy się pod koniec 1994. Czy to kino jego jakoś ukształtowało panią? Myślę o tym. Tak, to bardzo ważne dla mnie kino rzeczywiście. Pamiętam właśnie w szkole filmowej po raz pierwszy zobaczyłam jego dokument Szpital. I to było takie uczucie, które myślę, że wielu ludzi doświadcza, kiedy tak szuka swojej drogi. Myślałam sobie, że aha, czyli to można też tak po prostu. Jakoś być takim uważnym obserwatorem życia i powstaje z tych kawałków tego życia film. To było dla mnie bardzo ważne przeżycie. Tak czułam, że to jest też jakoś blisko temu, co ja może potrafiłabym zrobić. Teraz z kolei przy filmie Amatorzy jest również pani bardzo blisko życia, bo ta droga dokumentalna też była pani bliska i wielokrotnie realizowała pani filmy dokumentalne, a teraz zrobiła film fabularny. Dla mnie wyjątkowy film. Takie spotkanie z życia i sztuki, bo amatorzy opowiadają o grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, o teatrze na Wybrzeżu, Biuro Rzeczy Znalezionych. Właśnie teatr, Biuro Rzeczy Osobistych, a też ciekawe, że pan się pomylił, tak jak w filmie. A, właśnie. Tam się wszyscy mylą, Biuro Rzeczy Znalezionych. Tak. A to jest Biuro Rzeczy Osobistych, ale właśnie na tym polegał ten dowcip, że ten film też odnajduje ten teatr. To właśnie ten dowcip polega na tym, że wszyscy mówią, że znaleziony, a nie osobisty, a właśnie my tak odnajdujemy ten świat i przywracamy go do takiego życia publicznego. Takiego bardziej widzialnego, prawda? Rzeczywiście skupiliśmy się pomysł polegał właśnie na tym spotkaniu sztuki i życia, ponieważ bardzo mało osób może wie, ale jest w Polsce bardzo mocne środowisko teatrów, osób właśnie, aktorów
sprawnościami, który działa już od 90-tych lat. Myślę, że w większości społeczeństwa w Polsce bardzo znany jest Teatr 21, działający w Warszawie. Wiem, że to się zaczęło w ogóle od bardzo bliskiej Pani historii, od historii rodzinnej, ponieważ Pani brat należy do tej grupy, tak? Tak. Aktorów z niepełnosprawnościami. Mhm. Czyli to jest temat, który jest blisko. Tak naprawdę nie musiała go Pani szukać, on był obok. Tak, ten temat rzeczywiście jest częścią mojego życia. To, że nie musiałam go szukać, to był wielki dar, jednocześnie też chwilami przekleństwo, bo też wielu wątków nie udało się poruszyć. Jakoś też ten film, tak, mam wrażenie, że tak pęka w szwach od tego, co chciałabym opowiedzieć, a 90 parę minut to trochę za mało. Pani na co dzień obcuje ze swoim bratem. Jak wygląda to jego życie? Takie codzienne. No to jego życie codzienne z jednej strony wygląda tak, jak życie każdego z nas, a ta druga strona tego życia związana jest na pewno z jego ciągle zastanawianiem się, gdzie jest jego miejsce i co on może, a czego nie może. Bardzo trudno takim ludziom jest na przykład znaleźć pracę. Bardzo trudno też, kiedy tę pracę wykonują, bardzo trudno im, znaczy nigdy nie negocjują żadnych umów, więc po prostu są bardzo słabo opłacani. Na przykład mój brat jest w takim miejscu, gdzie zarabia 100 zł miesięcznie. No to nie jest za dużo, prawda? Ojej, to już nie do uwierzenia. Tak. 100 zł miesięcznie. Tak, 100 zł miesięcznie. Tego wątku jakoś nam się nie udało w filmie poruszyć. Jest taki, dosłownie tylko jedna wymiana między matką, którą gra Anna Dymna, a synem, którego gra Wojciech Solarz, na ten temat, ale to jest duży też temat tego... Sytuacji w ogóle osób z niepełnosprawnościami. Sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Są pomijani tak naprawdę, wydaje mi się. Są pomijani, są niewidzialni. Zresztą w jednej z recenzji ktoś napisał, jak zwykle niewidoczni, tak? I ten film jest właśnie po to, żeby byli widoczni, żeby sprowokować, chociaż na chwilę, chociaż na 5 minut, mam nadzieję, że takie 5 minut dla mediów, no bo wiadomo, że media to jest tak na 5 minut, a nasza praca będzie trwała dalej i trwała wcześniej, żebyśmy się wszyscy pospotykali w tej wspólnej przestrzeni, bo do tej pory to on jeździ na jakieś swoje festiwale, o których pewnie Państwo nie słyszeli. Ja uczestniczyłam siłą rzeczy i w tym jakby tym takim mainstreamie, czyli tych festiwalach tak zwanych normalnych i tych wspaniałych festiwalach, w których mogliśmy zobaczyć właśnie te teatry. A teraz mam nadzieję, że tak by, no, ten film prowokuje to spotkanie. No bo właśnie chyba też o to chodzi. Chciałem zapytać o taki cel realizacji tego filmu. Czy to jest trochę obalenie też stereotypów, które tkwią w nas, jako w społeczeństwie, w ogóle w ludziach? Właśnie tej kwestii normalnej i nienormalnej. Jakiś taki obcy, inny, co zawsze też jest jakimś pewnie w ludziach wzbudza strach, niechęć, niepewność, podejść, porozmawiać, nie porozmawiać. Tak, właśnie chodzi o to spotkanie, to jest taki słowo klucz. To, co Pan powiedział, podejść, nie podejść. Ten film prowokuje właśnie prowokuje to spotkanie, może tak trochę wymusza nawet, bo moi aktorzy zwykle to jest tak, że to oni robią ten pierwszy krok. Oni potrafią się tak jakoś po prostu szczerze, prawdziwie odezwać, tak bez maski. I w ten sposób też prowokują do uczuć, które wywołują, zaskoczeń, które wywołują. A też historia opowiada o teatrze i właśnie ta oferta kulturalna, którą oni mają dla świata, jest też bardzo cenna. Mam nadzieję, że też po prostu przy okazji będzie można opowiedzieć o tym, co oni robią i gdzie grają i jakie sztuki grają. Wszyscy siedzą, zastanawiają się. Zresztą często mówi o tym procesie twórczym. Bardzo pięknie mówi
dyrektorka Teatru 21, Justyna Sobczyk, jak oni właśnie przechodzą, mówi tak, przechodzimy całe Alpy, żeby wreszcie znaleźć coś, co było obok. I myślę, że Teatr Biuro Rzeczy Osobistych tak samo poszukuje, aż w końcu znajduje jakiś trop, potem kolejny, potem to łączy, a potem jest spektakl. Jak pani przygotowywała tych aktorów? Jak do tego, żeby zagrali jednak w filmie? Jak wyglądało to spotkanie i jak pracowała pani z aktorami teatru? Ja znam ten teatr od bardzo dawna, ale pewnego dnia szef tego zespołu, Zbigniew Biegajło, zaproponował mi zrobienie spektaklu. I jakoś to się wszystko udało. Zrobiliśmy spektakl wspólnie, moja sprawa. I ten spektakl, i praca przy tym spektaklu była takim, no, taką wielką inspiracją do filmu, do wszystko, co tam się działo, bo też to był też pod tym, tak nazywaliśmy to pierwszy zawodowy spektakl Teatru Biuro Rzeczy Osobistych z tego powodu, że były zaangażowane większe pieniądze, byli zaangażowani zawodowi aktorzy, bo po raz pierwszy właśnie zagrali z nimi zawodowi aktorzy Aleksandra Nieśpielak i Krzysztof Grabowski. No i też tam się pojawił element czasu. Okazało się, że musimy to zrobić szybko, więc też doświadczaliśmy tego napięcia z tym związanego, a to jednocześnie gdzieś w mojej głowie odkładał się temat na film, prawda? I w trakcie tej pracy też się jakoś jeszcze bardziej poznaliśmy. Zobaczyłam, co działa, a co nie działa w takim no, przygotowaniu spektaklu, bo ja byłam dla nich zupełnie nowym reżyserem, tak? Zbyszek Biegało pracował do tej pory tylko z Rucha, no to jest nowa sprawa. Tam pojawił się po raz pierwszy dialog, więc oni po raz pierwszy zaczęli nie pracować tylko właśnie z Ruchem, tylko zaczęli mówić. Okazało się, że mają wielki talent do improwizacji też. Ale też do takiego fiksowania pewnych sytuacji, więc zobaczyłam, że oni po prostu, jak ich proszę o to, żeby byli w jakimś miejscu, no to się w tym miejscu znajdują, tak? Że potrafią to zapamiętać. Potrafią zapamiętać też fragmenty tekstów, czasami większe, czasami mniejsze. A jak nie pamiętają, to też jest to świetne, bo coś wymyślają, potrafią jakby wybrnąć z sytuacji i coś dopowiedzieć po swojemu. Także to było doświadczenie, które naprawdę w takim przyspieszonym tempie nauczyło mnie ich. I na planie filmowym ja wiedziałam, w czym jest dobra Marzena Gajewska, w czym jest dobry mój brat, w czym jest dobry Tomek, Ania. I to bardzo mi ułatwiło pracę. Na planie, który był, naprawdę to było karkołomne przedsięwzięcie, 24 dni zdjęciowe. To naprawdę jakiś rekordowy czas powstawania tego filmu. Czy realizacja tego filmu zmieniła coś w nich? Myślę, że pewnie tak. Myślę, że po prostu coś im dało. Dało taki, tak jak powiedziała nas podczas premiery jedna z aktorek, Oliwia, powiedziała, poczułam waszą uważność i czułość, z jaką na nas patrzycie, na mnie patrzycie. Też aktorzy mówili, że po raz pierwszy zobaczyli siebie na ekranie. To też było dla nich duże doświadczenie, zobaczyć siebie. Czy ich zmieniło? Oni pewnie się oni właściwie się nie muszą zmieniać. Oni są po prostu tacy zmienieni, tak jakbyśmy chcieli się zmieniać. Tacy bez jakichś masek, prawda? Natomiast na pewno myślę, że daje im takie poczucie bycia widzianym, słyszanym. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No właśnie, bo to jest niezwykle, tak, niezwykle ważne na pewno dla nich, bo jak wcześniej mówiliśmy, są pomijani niestety. A teraz właśnie zobaczą siebie na ekranie. Czasem może wystarczy skierować po prostu kamerę na coś, czego my nie widzimy i ktoś to dostrzeże. Tak jak też pani wcześniej wspomniała o tych 5 minutach. Żeby chociaż dać 5 minut, a może to się zmieni w 50 minut później w życiu. No ja jestem takiego zdania, mam taką nadzieję. Może zamieni się w kilkaset minut, bo pracujemy teraz nad serialem i są też prowadzone rozmowy w tej sprawie. Byłoby wspaniale, gdyby taki serial powstał właśnie z udziałem aktorów niepełnosprawnych. O nich opowiadam przez nich i też z ich udziałem. A proszę powiedzieć, jaki jest odbiór, bo powiedziała pani, że zobaczyła na premierze, oni zobaczyli siebie na premierze.
I co oni o tym mówią, o tym w ogóle całym filmie, jak im się to podoba, jak zagrali, jak wyglądają? Jak mówią? No przede wszystkim to myślę, że są z siebie zadowoleni, to bardzo mnie cieszy, bo często artyści są wiecznie z siebie niezadowoleni, ale oni jakoś mówią, że zrobili kawał dobrej roboty. Natomiast dla mnie też bardzo ważne jest to, co mówią widzowie. Właśnie. To z drugiej strony powiedzmy też. To dochodzą do mnie głosy, że przeżywają ten film w taki poruszający ich sposób, takiego wzruszenia, zaskoczenia, tego właśnie, że oni tak grają. Moja koleżanka pisarka, Liliana Hermes, powiedziała: Iwona, przecież oni wymiatają ten system. Przy nich Robert De Niro musi też się postarać. Bo rzeczywiście ta ich jakaś taka prawda emocjonalna, którą naprawdę bardzo często, bardzo rzadko to można uzyskać po prostu, taką prawdę emocjonalną na ekranie. No, im to przychodzi jakąś taką dużą łatwością po prostu. I to jest coś, co no, każdy reżyser o tym marzy, żeby pracować z takimi aktorami. Też widzowie mówią, że się bali tego, że będą musieli jakoś tak się zachować jakoś protekcjonalnie, ale całe szczęście myślę, że po prostu jakoś mają takie, myślę, że mają takie uczucie komfortu, kiedy oglądają ten film. O to też nam chodziło. Że jakoś jesteśmy z nimi wszystkimi, też z tymi zawodowymi aktorami, bo to jest tak wymyślone, że właściwie wszyscy są, jak to mówi dyrektor, wszyscy jesteśmy w czarnej dupie. No. Tak. Wszyscy razem. Wszyscy razem, tak. I tak samo. Tak. To jeszcze powiedzmy o tych aktorach właśnie. Chciałam zapytać o Annę Dymną głównie, bo ona przecież również zajmuje się i bardzo troszczy osoby z niepełnosprawnościami, jak oni zareagowali na ten film, jak się zaangażowali w pracę. Aktorzy zawodowi, czyli Anna Dymna, Roma Gąsiorowska, Małgorzata Zajączkowska, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Solarz, Mariusz Banaszewski. Dla nich od samego początku była to takie uczucie, że ambiwalentne, że warto, ale czy dadzą radę, prawda? Także też tak mówił o tym na przykład Mariusz Banaszewski, że bardzo chciał, ale też się bardzo bał. Anna Dymna bardzo podkreślała to, że jeśli mamy robić taki film, to dobrze jest mieć jednak większe pieniądze, żeby mieć komfort pracy, tak? Zresztą ten mała ilość dni zdjęciowych naprawdę wszystkich nas kosztowała dużo, dużo nerwów, prawda? Więc to jest to coś, co... Dużo determinacji i tak, siły to wymagało. Dużo determinacji i siły, tak. Także było to dla nich bardzo, bardzo, bardzo duże przeżycie. Taki też ich własny lęk. Też taki lęk, o którym mówiła Małgorzata Zajączkowska. Jak zobaczyła siebie na ekranie, powiedziała: dobrze, że dopiero teraz to wiem. Bo teraz to mi się, jak my wypadamy przy nich, że to jest wielkie wyzwanie, być tak samo wiarygodnym jak oni. Że Małgosia powiedziała: teraz to mi się bała zagrać z Marzeną Gajewską. Także to był dla nas największy komplement. Jestem pewna, że ten film działa, że ten film się ogląda, że ten film wzrusza i ten ładunek pozytywnej energii i takiego humoru pomieszanego z takim wzruszeniem, gdzieś ukrytym może na drugim planie bólem, jest wielką energią tego filmu. Odsyłamy widzów do tego filmu i zachęcamy do obejrzenia oczywiście w kinach, a ja dziękuję serdecznie za wizytę w Kinorozmowie i do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w kinie. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kinorozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.